Tym razem podamy analizie wyniki sprzedaży pewnego batonu, czyli to zadanie jest takie stricte zadaniem ekonomicznym. Chcemy sprawdzić, czy sprzedaż danego batonu zmieniła się po zastosowaniu kampanii reklamowej. Tak naprawdę oczekujemy, że ta sprzedaż wzrosła. Kampania reklamowa była taka intensywna, kampania dotyczyła Dotycząca tego produktu była przeprowadzona w drugim kwartale roku. Sprzedaż obserwujemy na podstawie jednego roku. Do badania wylosowano 14 punktów sprzedażowych, czyli tutaj mamy wylosowanych 14 sklepów, i każdy z tych sklepów jest obserwowany właśnie przez rok. Stąd możemy powiedzieć, że te dane, które są tutaj zebrane, to są dane zależne, dane powiązane z sobą, dlatego że dotyczą jednego obiektu. W naszym przypadku jednym obiektem jest jeden sklep żeby można było dokonać porównania, żeby sprawdzić czy wyniki sprzedaży w każdym kwartale są takie same, czy też właśnie się zmieniały na przestrzeni tego roku. Wybierzemy się do kreatora i będziemy porównywali w naszym przypadku wiele grup ponieważ w naszym przypadku tutaj spójrzmy sobie jeszcze na dane my tak naprawdę mamy jakby jedną grupę badaną bo to jest jedna baza sklepów dotycząca jednego produktu natomiast te cztery grupy czy właściwie ta wielość grup to jest wielość kolumn którą my będziemy chcieli porównywać czyli mamy do porównania wiele grup dane które znajdujemy tutaj w naszym arkuszu to są to jest liczba sprzedanych batonów przez dany e, sklep, stąd będzie to skala interwałowa i powinniśmy sprawdzić, zanim wybierzemy odpowiedni test, czy rozkład naszych danych jest rozkładem normalnym. Wybieram więc to zapytanie, uruchamiam test zaznaczam moje cztery kwartały, wybiorę test, który sprawdzi normalność rozkładu. Kiedy danych mamy niewiele, w tym przypadku tylko 14 obiektów, najkorzystniej jest wybrać test, który jest dedykowany do mało licznych grup, czyli test Shapiro-Wilka i połączę wynik sprawdzania normalności w jeden raport. Widzimy tutaj po wartościach P, że rozkład naszych danych nie jest rozkładem normalnym. Każda z tych wartości P jest mniejsza niż 500. Test, który bada normalność rozkładu, zatem odrzucił nam ten rozkład. Wracamy do kreatora i również my tutaj odrzucamy normalność rozkładu, czyli na pytanie, czy rozkład badanej zmiennej jest rozkładem normalnym, odpowiadamy nie. W ten sposób jesteśmy odsyłani poniżej skali porządkowej, czyli do testów nieparametrycznych. I tutaj się znajduje pytanie dotyczące tego, czy nasze dane są zależne, czy są powiązane. My powiedzieliśmy, że tak, ponieważ pochodzą od tych samych obiektów. Więc wybieram odpowiedź tak, uzyskując dostęp do testu Friedmana, czyli to jest test, to jest analiza dedykowana właśnie do porównania takich wielu powiązanych grup. Uruchamiam test. Zaznaczam moje dane, które będę porównywała, czyli te cztery kolumny. Dołożę dodatkowo wykres. Może to zostać wykres z medianami. I ok, potwierdzam. W przypadku analizy Friedmana mamy do dyspozycji tutaj, tak naprawdę, trzy różne testy, z tym, że najważniejszym dla nas będzie test Friedmana. Ewentualnie ta druga statystyka opisana jako te dwa imana Davenporta. Test Friedmana jest nieco bardziej konserwatywny niż test imana Davenporta. W momencie, kiedy trafiliśmy tutaj do analizy Friedmana ze skali interwałowej, warto się zastanowić, czy nie wybrać tego silniejszego testu, który łatwiej odrzuca hipotezę alternatywną. W naszym przypadku te obydwa testy dały nam wartość P mniejszą niż 500. Widzimy, że uzyskaliśmy różnice, które są istotne statystycznie, a więc spójrzmy sobie tutaj na to, jak wyglądają nasze dane. Możemy powiedzieć, że wielkość sprzedaży w poszczególnych kwartałach nie była taka sama. Skoro nie była taka sama, to powinniśmy określić różnice na bazie testu post-hoc. Wracamy do analizy, wybieramy test post-hoc. Tutaj mamy całą grupę testów. Niektóre z nich są bardziej, niektóre mniej konserwatywne, czyli niektórym jest łatwiej odrzucić hipotezę zerową, niektórym trudniej. Wybiorę taki dość silny test Conover-Iman i zobaczymy jak będzie się kształtowała nasza sytuacja po wyborze takiego testu post hoc. Tutaj test Conover-Iman dał nam wartości p widoczne w tabeli. Widzimy, że prawie wszystkie kwartały różnią się sprzedażą. Za wyjątkiem kwartału 3 i 4, i na podstawie tego tych wartości P, zostały dla nas przygotowane grupy jednorodne. Na podstawie tych różnic, które tutaj widzieliśmy, możemy wyodrębnić takie trzy grupy jednorodne. Grupa A to jest Właściwie grupa składająca się tylko z pierwszego kwartału. Na wykresie też widzimy to oznaczenie. Grupa B to jest kwartał drugi, i grupa C to jest kwartał trzeci i czwarty. Możemy tutaj poniżej pooglądać te kwartały jeszcze dokładnie opisane. Z tego wykresu nie zawsze dokładnie będziemy potrafili odczytać, ile wynosi mediana kwartyle. Może jeszcze minimum, maksimum tutaj w opisie zawsze można dodatkowe. Tutaj minimum, maksimum sobie dołączymy. Także widzimy wszystkie te wartości, które znajdują się na naszym wykresie, one są tutaj opisane, więc te różnice polegają na tym, że w pierwszym kwartale sprzedaż jest stosunkowo niska, w drugim ona wzrosła. Różni się ten drugi od pierwszego istotnie statystycznie czyli ten wzrost był taki istotny, wyraźny. Natomiast kwartał trzeci i czwarty, Również różni się od pierwszego i drugiego, ale już pomiędzy sobą się nie różnią, więc ten wzrost e, dotyczył właśnie tej sytuacji zaraz po przeprowadzeniu kampanii i w trakcie kampanii, natomiast później już pod koniec roku ten wzrost wyhamował, ponieważ kwartał czwarty i trzeci należą do tej samej grupy jednorodnej, czyli tutaj w przypadku tych kwartałów nie, nie obserwujemy istotnej różnicy. Możemy wyniki takich analiz opisywać, właśnie wyszukując różnic, szukając grup jednorodnych, albo jeśli istniałaby możliwość wyszukiwania trendu, jeśli bylibyśmy zainteresowani możliwością wyszukiwania trendu, to tutaj również mamy do dyspozycji taki dodatkowy test test page dla trendu. Powinniśmy ustawić kolejność, oczekiwaną kolejność tych kwartałów, to znaczy, jeśli spodziewamy się, że Wraz ze wzrostem czasu, czyli jeśli te kwartały mijają, rośnie w wielkość sprzedaży albo wraz ze wzrostem czasu spada wielkość sprzedaży, to po prostu tutaj kierunek musimy ustawić od najmniejszego do największego, od najmniejszej do największej wartości. Włączymy, włączymy OK i mamy wyniki dodatkowo testu page dla trendu, mamy wartość jednostronną, Cytowano wtedy, kiedy ten kierunek trendu jest już z góry znany, że takiego kierunku poszukujemy lub wartość dwustronną, kiedy zakładamy, że ten kierunek trendu mógłby być dowolny. Najczęściej wykorzystuje się tą hipotezę dwustronną, czyli dozwala się również tutaj w przypadku naszych danych, dozwalalibyśmy również na taką sytuację, że gdyby się okazało, że ta kampania była zupełnie nietrafiona, to po kampanii ta wielkość sprzedaży byłaby też malejąca. No U nas tak się nie ten trend jest rosnący, widzimy tutaj jak trend rośnie chociażby na wartościach mediany, widać to również na wykresie. Także podsumowując raz jeszcze test Anowa Friedmana albo silniejszy od niego test czyli test Iman Davenport służą do wykrywania różnic, czyli dają nam pretekst do tego, żeby wykorzystać test post hoc, który nam wykryje różnice pomiędzy poszczególnymi grupami, tworząc jednocześnie takie grupy jednorodne, które się nie różnią, albo innym podejściem, który nie zawsze może być stosowane, ale w przypadku tutaj naszych danych możemy zastosować. Możemy chcieć zobaczyć, czy istnieje taki trend, tak naprawdę w czasie, czyli czy z upływem czasu zmienia się wielkość sprzedaży i taki trend liniowy tutaj, żeśmy liniowy, czyli zgodnie z tym kierunkiem, który żeśmy wpisali podając wartości 1, 2, 3, 4, taki trend liniowy tutaj obserwujemy.